znajdujemy się właśnie na October Festival w Monachium, w samym centrum. I tak to wszystko wygląda. Here's Elle. And here's another girl. Juliet, my roommate, and Laura. Tak to wszystko wygląda. Jest taki klimacik dosłownie. W Energylandii macie dużo rollercoasterów, też jest dużo rollercoasterów, ale te wszystkie automaty i to wszystko na pewno musisz tutaj spróbować do jedzenia, bo też pięknie pachnie taką wanilią. Potem jeszcze muszę szybko lecieć na, żeby kupić rower, więc w ogóle dużo się dzieje, a później jeszcze na przedstawienie idę z dziewczynami. Wejce i tutaj właśnie wszyscy chodzą tak ładnie ubrani, tutaj pani właśnie idzie, tak ładnie ubrana. Zamówiliśmy sobie hot chocolate i ciasto do dziewczyny. Właśnie wychodzimy, ale wow, tutaj tyle jest tych precli, wszyscy jedzą te precle, takie wielkie precle. Właśnie w second handzie, ale powiem wam, takie są ceny, że to jest masakra. Za jedną bluzkę 10 euro, 15 euro, 20 euro. W ogóle ładnie to, to wygląda. Ale sklep nazywa się Second Hand Resells. Ale ceny po prostu masakryczne. Ile teraz do DM-u? Bo dziewczyny powiedziały mi, że DM jest podobny jak Rossmann. Rossmann jest trochę dalej, więc też możemy razem zobaczyć, czy się opłaca, jeśli też chodzi o ceny. Powiem wam, jest strasznie zimno. Leje i jest 9 stopni, po prostu freezing. Ale ciężko w ogóle mówić tu po polsku, tu po angielsku z dziewczynami. Fajnie, dobra, wchodzimy do DM-u i patrzymy, co jest. Okej, okay, jestem właśnie w DM-ie i powiem wam, że wszystko wygląda sobie jak taki jak Rossmann. Jakby są trochę inne produkty, ale bardzo podobne. Naprawdę wszystko wygląda jak Rossmann. Teraz właśnie drukuję zdjęcia, żeby powiesić na ścianie. Zdarzyłam. Z różą przed szkołą, Vanson. Tu jestem ja sama. Czekam dalej na kolejne, halo. Powiem wam, że można się dogadać tutaj, jakby nie znając języka, więc jest okej. Ale potrzeba Google tłumacza czasami. Skończyło się na tym, że poszłam do Rossmana. W Rossmanie jest o wiele lepiej. Byłam właśnie też w Lidlu, więc mam też zakupy. Powiem wam, że dzisiaj to się po prostu obkupiłam. W Rossmanie wydałam 20 euro, więc dużo w sumie, ale kupiłam parę rzeczy, kupiłam łyżkę, kupiłam nóż, kupiłam też dwa takie pojemniki, więc będę miała pojemniki do jedzenia, kupiłam herbal. Jeszcze miałam iść do T-Mobile, żeby spytać się o kartę, czy mogłabym jakby zmienić na kartę niemiecką, nie polską, bo tak to bym miała nielimitowany internet, a tak to mam 5G i strasznie mnie jakoś zżera, strasznie. Nie ma moich ulubionych produktów, nie ma ani skyrów takich pitnych, ani cottage cheese. I jest trochę, nie wiem co po prostu jeść, bo ja to po prostu uwielbiałam i zawsze jak byłam głodna, to po prostu szybko sker i dalej idę, bo zawsze jestem w biegu. A teraz po prostu, no, dużo kupiłam warzyw, dużo. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda mój pokój, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, bo kolejny odcinek to będzie room tour po moim pokoju. Na początku muszę to posprzątać. Jeśli chodzi o rowery, to wszyscy tutaj jeżdżą rowerami. Jest naprawdę bardzo dużo ścieżek. I wydaje mi się, że to jest bezpieczne, dlatego też chciałabym to kupić, bo bilety na przykład jeśli chodzi o właśnie UBAN, no to są drogie. Ja akurat znalazłam tygodniowy jakby na 10 razy, 10 jazd za 8,30 euro, ale normalnie chyba jeden bilet kosztuje 3,80. Jeśli chodzi o underground i to wszystko, to wygląda dosłownie jak jeden wielkie centrum handlowe. Tutaj są różne sklepy po prostu, są kafejki, Asian food, tutaj właśnie jakieś takie pielęgnacyjne rzeczy, jest apteka, jest naprawdę dużo rzeczy. Właśnie idę teraz jeszcze do apteki, bo zapomniałam, muszę jedną rzecz kupić. Tak, ten rower podsumowuje wszystko, co tam znaleźliśmy. Były tam same stare i strasznie drogie rowery. Szybki update, jest strasznie dużo ludzi, bo October Festival, of course.
Tutaj jest Maryński Plac i dzisiaj właśnie no, byłam przed sekundą w tym bike sale, but nie było tam w ogóle żadnych fajnych rowerów. Wracam do Caritasa, idę coś jeść. Muszę, bo jestem taka głodna. O, tu jest w ogóle mój Caritas, więc bardzo blisko mam. I potem idziemy na performance. Okej, okay. Właśnie idziemy na przedstawienie. Tutaj są dziewczyny. Nie wiem, czy widać. Jest trochę ciemno. Nie będę raczej nic nagrywać w środku jakby tego przedstawienia, więc pewnie potem moje odczucia wam powiem, jak zwykle. I tak. To tyle. Właśnie idzie z nami jeszcze Lucy, która jest z Francji, a ja się uczyłam francuskiego trochę, więc tak jestem excited, ale nie mówię po francusku, mówię po angielsku. Jeśli chodzi o przedstawienie, to przed nim zrobiłam takie szybkie zdjęcie, żeby pokazać wam, jak wyglądała scena. Była to tylko jedna tancerka i siedzieliśmy wszyscy w takim kwadracie, więc było to bardzo takie intymne. Powiem wam, że nigdy wcześniej takiego czegoś nie widziałam. Bardzo mi się podobało, chociaż parę rzeczy bym zmieniła. Trochę na przykład wstęp dla mnie był za długi. I też parę tam rzeczy. Jeśli chodzi o innych odczucia, to też były takie 50-50. Niektórym się podobało, ale najczęściej właśnie było tak, że po prostu ktoś coś by zmienił. Dance and motivation and everything, right? Here's Joelle. Yes. Hi. Friends. Is it from Portugal? Here we have Juliet from Netherlands. This is the Scandinavian yes, people. Dumb. It's David and Ellen and Laura from Sweden. And we have looked at a performance which we both liked and didn't like. Yeah. I didn't like. I mean, Joshua was very skeptical about it. Tak. I tym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za oglądanie i zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału po więcej, bo będzie się działo. Wpadajcie na moje social media, na TikToka, Instagrama. Jeśli chcecie być bardziej na bieżąco, to tam wpadajcie. Wszystko macie w opisie. Pamiętajcie, walczcie o marzenia, róbcie to, co kochacie i co? Do zobaczenia w tym odcinku. Pa, pa!